Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, dostałam kredyt hipoteczny na to mieszkanie nad morzem. Jest tak, że chciałabym teraz się tak, wiecie, cieszyć i skakać. Ale to by była przekłamana reakcja, bo ja jestem po prostu w szoku. Ja nie wierzyłam, że to wyjdzie do ostatniego momentu. Ja nie wierzyłam, że to wyjdzie. Naprawdę, ja nie wierzyłam, że to wyjdzie. A to oznacza absolutną zmianę całego mojego życia. To znaczy, że ja jestem w szoku po prostu, naprawdę. To znaczy, że kupuję nieruchomość nad morzem? To znaczy, że nie będę mieszkać w Krakowie? Nie mam czegoś takiego, że mam jakąś absolutną radość, ani nie mam czegoś takiego, że mam absolutną rozpacz. Mam po prostu taki spokój, tak jakby morze było spokojne. Tak się czuję. Idę na plażę, idę pooddychać, muszę dojść do siebie. W ogóle... mają 5 dni roboczych, żeby tam jeszcze jakieś informacje dopiąć, przygotować umowę kredytową dla mnie, żeby sprawdzić jakby tą nieruchomość od dewelopera, czy wszystko jest z nią ok. Raczej jest. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Co tu się wydarzyło w ogóle? Co tu się wydarzyło? Włoska, Polska. Ej, świętuję. Po prostu świętuję. Moja koleżanka postanowiła mi wysłać czajnik. Od teraz będę miała czajnik normalnie, a nie grzała wodę w garnku z wodą. Szczęśliwy piesek wybrał sobie miejsce do leżenia. Wszystko jest kwestią wyborów, kochani. I przeliczyłam wszystkie moje kwestie finansowe. Jeżeli będę chciała mieć mieszkanie tutaj nad morzem,
Będę się musiała tutaj przeprowadzić na 100%. Nie dam rady jednocześnie utrzymywać mieszkania w Krakowie i tego mieszkania w hipotece. Będę musiała podjąć pewne po prostu decyzje. To znaczy całkowicie wyprowadzić się z Krakowa. Być może, jeżeli jesteś inteligentnym widzem mojego kanału, to już to wiesz. Bo dlatego przepatrywałam te wszystkie rzeczy, dlatego robiłam tam to całe takie prepakowanie przed wyprowadzką. Wszystkie rzeczy właściwie tam są już w tym momencie przeglądnięte, ja mogę tylko to spakować i wysłać kurierem na drugi koniec Polski. Jeżeli wyślę te wszystkie rzeczy tutaj kurierem, to będę jeszcze miała czas, żeby wyremontować to nowe mieszkanie, czyli zrobić łazienkę, podłogi. Nawet bez kuchni byłabym w stanie się już tam wprowadzić i zrobić tą kuchnię jakby w międzyczasie. Zaczyna też się robić trochę bardziej jesiennie. Monika mówi, żebym zrobiła łazienkę i się wprowadziła nawet bez podłóg, ale żebym i bez kuchni, ale żebym już nie płaciła za kolejny wynajem tutaj. I dla mnie to jest jakby spoko, ale muszę mieć łazienkę minimum. Najlepiej łazienkę i podłogi. Jezu, jakby z jednej strony się cieszę i ekscytuję tym wszystkim, a z drugiej widzę tu całkiem sporo problemów i jakby największym problemem, takim największym moim strachem w głowie jest to, że będzie mi zimno. Dziwne, to takie chyba ludzkie jakieś, nie wiem, jakieś traumy rodowe, nie mam pojęcia. Ale boję się tego, że przeprowadzę się do miejsca, w którym nic nie będzie i będzie mi zimno. Mimo, że jest tam ogrzewanie. Ale jest parę kwestii z tym kredytem. Muszę się czuć stabilnie, jeżeli chodzi o pracę. Muszę się czuć stabilnie, jeżeli chodzi o mieszkanie aktualne, żebym się nie czuła, że zostałam bez żadnego dachu nad głową. W sensie nie wierzę, że to by się stało, tak szczerze mówiąc. W sensie to jest bardziej strach niż stan faktyczny. No bo jeżeli w tym mieszkaniu nie będę mogła zostać dłużej, no bo przejmie to nowy właściciel i on będzie chciał tam robić natychmiast jakiś remont, no to mogę wynająć inne mieszkanie. Albo dosłownie jakby budynek dalej, bo tutaj nie ma w ogóle z tym problemu po sezonie, więc to jest bardziej strach w mojej głowie niż stan faktyczny. No i kolejna, jakby ostatnia kwestia jest taka, że bardzo chciałabym się tam wprowadzić, żeby były już podłogi, żeby była już gotowa kuchnia. Zakładam, że taki remont może potrwać w nowym mieszkaniu do miesiąca czasu. W praktyce już się dowiedziałam, że nie wyrobię się w miesiąc czasu, że może to potrwać dłużej. Ale postaram się tak skorelować, żeby się tak bardzo mocno nie pomylić w czasie. Ale to dopiero będę robić tak naprawdę najprawdopodobniej w październiku. Czyli już całkiem na jesień. Dużo rzeczy takich, że jak A to B, jak B to C, jak C to D, a jak nie A, to wtedy A1. Wiesz, o co chodzi, że dużo jest tam po prostu takich złożonych rzeczy. A teraz idę do morza. Bo może jest ciepłe, pomimo że pogoda jest brzydka. Więc tak zrobię. I mojego psa też wypuszczę w morzu, on uwielbia. W sensie nie cierpi tak się kąpać całkiem do wody, ale tak właśnie tylko trochę, to bardzo. Jest nowy czajnik. Nowy czajnik przybył. Piękny, co? W sensie nowy stary. Monia go wyrzuciła i ja go mam. Jakoś tak było, że właśnie rozmawiałyśmy przez telefon i Monia mówi, że tam, a dobra, że wyrzucam stary czajnik. Ja mówię, że ale czemu, że zepsuł się czy co? No, że nie, że tam kupiła nowy, bo tam już coś tam jej nie pasowało z nim, nie? I ja mówię, to wyślij go mi, jak działa, to ja go chcę. On mówi, że taki stary jest już ten czajnik w ogóle. Ja mówię, ale ja tu nie mam wcale żadnego czajnika. Grzeje wodę w garnku. I tym sposobem jest za darmo czajnik. Jakby się to powiedziało, przydziadowałam. No i dobrze, i fajnie. Przynajmniej jest to zero waste. Nie leży na śmietniku, tylko będzie jeszcze używany przez jakiś czas. Tak. Często mi zadaje się pytanie, naprawdę w komentarzach często, nie, że tak mówię, bo chcę być taka influencer. Nie. Ale rozpuszczę włosy, żeby będę ładniejsza, nie? Jakby większe zasięgi i tak dalej. O, tak. Zasięgi. Dobra. Ale często mnie pytacie, dlaczego ja nie mogę tutaj mieszkać w kolejnym roku? Co takiego się stało? Ja już to mówiłam, ale powiem to jeszcze raz. Po prostu to,
Ta przestrzeń została sprzedana. Właścicielka postanowiła już więcej po prostu tego nie wynajmować, nie zajmować się tym zupełnie i upłynnić ten kapitał i tam zająć się czymś innym. Natomiast niestety tym samym stworzył mi się duży problem, bo okazało się, że nie będę miała w przyszłym roku gdzie przyjechać, jeżeli bym chciała. No i niestety musiałam podjąć jakieś kroki. Znaczy niestety, właściwie nie wierzę w przypadki. I może to wszystko, co się wydarzyło, po prostu do tego miało doprowadzić, że miałam tu przyjechać, miałam się tutaj poczuć dobrze i chcieć tutaj być dłużej. I jakoś miałam tak, że byłam w tym Krakowie i ja przez cały rok myślałam, że powinnam być tutaj. I tak strasznie narzekałam na ten Kraków, że dużo ludzi, że głośno, że hałas, tak mnie denerwowało to wszystko, że nie ma gdzie na spacer z psem wyjść. Jakoś tak, wiesz, niby jest, niby nie ma, no trzeba wyjechać, nie oszukujmy się, z Krakowa do jakiegoś większego lasu, do jakiejś takiej wolnej przestrzeni, bo jest tam bardzo dużo rzeczy po prostu zabudowanych w tej przestrzeni. A miałam coś takiego, że kurczę, ciekawe jak wygląda morze, ciekawe co nad morzem, że o Jezu, już jest kwiecień, to już będzie ciepło nad morzem, już powinnam być nad morzem. Jest maj, o Jezu, już powinnam być nad morzem, jest pewnie ciepło już nad morzem. Cały czas sprawdzałam pogodę, jak tutaj jest. I wiesz co? I w końcu, po takim czasie, ja stwierdziłam, że kurczę, coś jest nie tak. Że nie mogę żyć życiem, w którym cały czas myślę sobie, że chcę z niego uciec, że chcę od niego wyjechać, że chcę być gdzieś indziej. Skoro mam taką mocną potrzebę w swoim sercu, to ja jej nie chcę już dłużej ignorować. To ja pozwolę sobie po prostu być tyle, ile chcę nad tym morzem. Jeżeli przyjdzie mi za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, za cztery, nie wiem, taka informacja, że chcę być w Krakowie i za wszelką cenę cały czas myślę o Krakowie, to sprzedam mieszkanie nad morzem albo wynajmę. I wyprowadzę się z powrotem do Krakowa. Przecież mogę. To nic się nie stanie po prostu. I ludzie podróżują, zmieniają swoje przestrzenie. Jeżeli tak bardzo tego chcę, jeżeli cały czas o tym myślę, jeżeli cały czas o tym mówię, to nie chcę już ignorować siebie samej. Nie chcę już siebie ignorować. Zmienny i nie wiesz, co na ciebie czeka. I że trzeba iść z jakimś takim swoim głosem serca, oczywiście również ze zdrowym rozsądkiem. Ale ja to wszystko przemyślałam. Oj, a uwierz, ja nad tym bardzo dużo myślałam. To że tak... To, co widać na kanale, to u mnie zwykle już są podjęte decyzje. Bo ja naprawdę mam taki czas, żeby wszystko przemyśleć, przedyskutować też z innymi ludźmi w moim życiu. Puściłam ten vlog, kiedy zaczynam szukać tego mieszkania. Jeszcze nie wiecie, że to wyszło. Ja już wiem z perspektywy twórcy, że tak to wyszło. I mam dużo właśnie komentarzy takich, że jestem tak bardzo niepewna tej decyzji i tak dalej. I myślę, że to, że ja pokazuję w filmach cały mój proces taki emocjonalny, czyli to, że jestem niepewna, że nie wiem, że rozmawiam z bliskimi, że rozmawiam z przyjaciółmi, że coś budzi moje wątpliwości, jest naturalne dla każdej osoby, która podejmuje duże decyzje w swoim życiu. Więc to, że ja jakby wpuszczam was do tego mojego emocjonalnego świata i dzielę się tym, jest zaplanowaną strategią tego kanału, ponieważ nazywa się on Zdrowe Zmiany. To wcale nie chodzi o to, że ja mam wątpliwości. I rozmawiałam właśnie z Amy, z moją znajomą z Wrocławia, która też prowadzi kanał. Amy jest super. I właśnie Monika mi powiedziała, że kurczę, dasz radę.
że jak trzeba, to znajdą się pieniądze. Jak trzeba, to znajdą się kolejne możliwości. Jak trzeba, to znajdzie się inna praca. I taka jest trochę prawda w życiu. To nie jest to, że ja o tym zakupie mieszkania nad morzem myślę od 2 miesięcy. Wy to widzicie od 2 miesięcy. Nawet mniej. Więc jestem przekonana, oczywiście, że uważam, że to jest dobra decyzja. Uważam, że to jest dobra decyzja długoterminowo. A jeżeli będzie to błąd, to będę sobie w stanie powiedzieć: tak, zrobiłaś błąd. Boże, jesteś człowiekiem. Oho, ho, ho. Ale jak jesteś mądrym widzem, to zauważysz takie szczegóły, jak to, że ja mówiłam w momencie, w którym zaczynałam korpo pracę, że robię to tylko po to, żeby dostać kredyt hipoteczny. Więc to jest przemyślana strategia u mnie już od tak naprawdę roku. No, bo 2 lata temu próbowałam dostać hipotekę na firmę i nie dostałam tej hipoteki. Trzeba było trochę po prostu zmienić plany. Mam dzisiaj sprawunki. Muszę jechać do miasta. Muszę jechać po kosmetyki, bo skończyły mi się kremy do twarzy. Skończyła mi się pasta do zębów i odżywka do włosów, więc wypadałoby zajrzeć do jakiejś drogerii. Mogłabym też zamówić to przez internet, ale mówiąc szczerze, mam ochotę na wycieczkę. I muszę jeszcze jechać do sklepu, do jakiejś Biedronki albo innego Lidla, albo jakiegoś polskiego czegoś, nie wiem, zobaczymy. Bo moja lodówka to tak świeci pustkami już naprawdę mocno. Obiecałam sobie, że będę trochę więcej gotować, a nie, że cały czas kupować jakieś rzeczy do jedzenia w restauracjach. Więc jajka mi się skończyły, na przykład pomidorów nie ma, ogórek nie ma, sałata nie ma, nic nie ma. Więc i muszę jeszcze odebrać paczkę z paczkomatu. I najlepsze jest, że najbliższy paczkomat jest 3 km stąd. Ej, to się śmiej, ale to jest taka duża różnica, jak zmieniasz miasto na wieś, że się nawet nie spodziewasz. Nie ma tak, że sobie pójdziesz po prostu, że wstajesz i masz jakąś drogerię zaraz obok, za rogiem. Nie, to tak nie działa. To działa tak, że musisz wsiąść w samochód i przejechać pół godziny drogi do dużego miasta, żeby mieć te wszystkie jakby atrakcje. Poza tym marzy mi się też, żeby posiedzieć jak w jakiejś kawiarni i pomontować filmy. Żeby to zrobić, to też muszę do niej jechać. No. To jest ciekawe. Może bym warkocz zrobiła, czy zostawić rozpuszczone. Właśnie muszę umyć te włosy moje, wspaniałe jakże. Ale bez odżywki to ich nie umyję. A wczoraj pływałam w morzu. To a propos tych przywilejów tej wsi. Pływałam wczoraj w morzu i całe mi się włosy zmoczyły. I teraz wyglądam generalnie jak jakaś syrena. Wspaniale, ale tak naprawdę to ja potrzebuję, żeby one nie były takie bardzo spuszone, a do tego potrzebuję dobrej odżywki. To znaczy, że naprawdę muszę pojechać do tej drogi. Ale. Na plaży byłam właśnie wczoraj, pływałam jak syrena i przeskakiwałam fale. Pomimo tego, że było bardzo dużo chmur, ale było bardzo mało ludzi, więc było wspaniale. I wyszłam właśnie tak bardzo zrelaksowana po tym morzu i stwierdziłam: Boże, przecież dlatego ja się potrzebuję tu przeprowadzić. Dlatego, że to morze mnie tak uspokaja i tak mi robi po prostu jakoś dobrze psychicznie. Wyszłam tak po prostu zrelaksowana. Taka... Super było. A później to już będzie rewolucja życiowa numer 471. Ale nie ma tylko złego, co by na dobre nie wyszło. Ostatecznie robimy to wszystko po to, żeby w życiu żyło nam się lepiej. Kanapki z tofu i z hummusem. Mleka smakowe dla mnie... Nie. Nie. Ale wypiję, skoro już kupiłam. I need you every day, yeah.
Bardzo lubię robić zakupy spożywcze. Jest to niesamowita atrakcja dla mnie. To jest po prostu mój ulubiony dzień w tygodniu. Wolę zdecydowanie teraz sobie wziąć samochód, zapakować te zakupy do samochodu. Czuję się po prostu fantastycznie. I czuję, że to jest mój prywatny sukces życiowy, ponieważ przez przeszłe 30 lat mojego życia musiałam wozić takie zakupy rowerem. Teraz moje życie, dzięki temu, że mam prawo jazdy, absolutnie się zmieniło na lepsze. Jest to absolutnie fascynujące. Jest to tak duża różnica życiowa, że jeżeli jeszcze nie zrobiłaś tego prawo jazdy, a chcesz, to zrób. To podejmij te próby i zdaj to za tym 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21 razem. W końcu się uda. Tyle w temacie. Natomiast dzisiaj na tych zakupach mocno zirytowała mnie jedna rzecz. Bo ja bardzo zwracam uwagę na ceny produktów, które kupuję i zawsze patrzę, jaka jest cena za litr albo za kilogram. Nie na samą cenę, tylko patrzę, który produkt objętościowo wychodzi najtaniej. I byłam tym bardzo, bardzo zirytowana, bo bardzo było mało pojedynczych produktów. Wszystko było minus 40% przy zakupie dwóch sztuk. Minus 60% przy zakupie trzech sztuk. I ja miałam coś takiego, kurczę, ale ja stąd w sumie niedługo wyjeżdżam i będę musiała robić zakupy w Krakowie. Nie chcę jakby tych zakupów wozić z jednego punktu Polski do drugiego. I musiałam kupić wszystkie rzeczy właściwie bez promocji, bo chciałam kupić pojedyncze sztuki. I tak pomyślałam sobie, jak bardzo to jest takie nasycanie tego konsumpcjonizmu, kiedy jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni, żeby kupić nie jeden proszek do prania, tylko od razu dwa. Nie jeden płyn do prania, tylko od razu dwie sztuki, bo wychodzi nam taniej po prostu. I potem mamy właśnie nadwyżki tych produktów w domu, nie wiem, podwójne opakowania ryżu, podwójne opakowania kaszy, zalękną się w tym mole, nie zdążymy tego zjeść, a i tak się na to nabieramy, jakby ponownie kupując po dwie sztuki. I jakby teraz przeciwna teza, którą powiem, jest to również wspaniała okazja przy takich produktach, które są długoterminowe i się nie psują, no czyli na przykład te proszki do prania i płyny do prania, chociaż moja kumpela z Krakowa mi powiedziała, Madzia, że ona to w ogóle sobie robi sama proszek do prania z boraksu, z jakiejś tam sody oczyszczonej. W ogóle miałam jej wysłać przepis i miałam to też testować. Więc ostatecznie nie kupiłam tego proszku do prania w ogóle. Bo jeszcze się zorientowałam, że ej, w sumie to mam jeszcze resztkę, może mi wystarczy na te prania przez 2 tygodnie. A jak wrócę, to będę się zastanawiać, co dalej kupić. Ale na przykład kupiłam dzisiaj 2 opakowania pomidorów, bo były rzeczywiście, jeden był gratis, tak, jeżeli się kupowało 2 opakowania. No a to jest na tyle świeży produkt, który ja regularnie zjadam i wiem, że bez problemu to zużyję. Więc przy takich produktach jest to fajne, jeżeli to są właśnie jakieś warzywa, jakieś owoce. W ogóle nie poszłam na żadne owoce dzisiaj, nie wiem dlaczego. Tak chodziłam po tym sklepie, miałam wrażenie, że na nic nie mam ochoty. Nie wiem, dziwne. Ale zrobiłam takie zakupy moje, stałe, powtarzalne, które zawsze wiem, że zjadam: jajka, ser, szynka, warzywa. Takie jakby takie totalne standardy, które zawsze się u mnie sprawdzają. Jadę teraz do paczkomatu, bo zaraz mi paczka ucieknie z powrotem do odbiorcy. A zamówiłam sobie ekstrakt z czarnego bzu, który jest antywirusowy i właśnie w tych sezonach przeziębieniowych ja bardzo mocno zaczynam dbać o suplementację i też, wiadomo, omega-3, witaminy. W ogóle może w przyszłym odcinku Wam opowiem więcej na temat subskrypcji witamin, które ja używam i dlaczego tak.
Wydałam dzisiaj na zakupy 131 zł. W sumie to niedużo. 131. Spoko, są w gruncie rzeczy jakieś takie na tydzień. Głównie śniadania, bo jeżeli chodzi o obiady, to mam jeszcze właśnie kupiony makaron. Zostało mi jeszcze tofu, mam sos pomidorowy, więc na pewno zrobię jakiś makaron. Więc coś tam mam takiego, więc nie kupowałam jakichś super rzeczy na obiad. Ale właśnie brakowało mi jajek. Mam jeszcze trochę mrożonych warzyw. Więc jak coś, to sobie zrobię jakieś tam, nie, danie po chińsku czy coś takiego. Ale właśnie najważniejsze było dla mnie kupienie tych warzyw, bo tutaj jakby klops straszny był już u mnie. Jeszcze mam końcówkę melona, którego sobie dzisiaj właśnie pokroję na plaszkę. Teraz to by mi się przydały wszystkie współprace reklamowe w stylu płytki do łazienki, podłogi, lodówka, zamrażarka, o to w sumie, no. Zmywarka, pralka, to by mi się przydało. To są takie współprace reklamowe, które bym teraz chciała mieć, więc jeżeli jesteś tutaj jakaś firma, która mnie śledzi i chciałaby na przykład, żebym użyła ich płytek w łazience przy remoncie, to by było super. No. O Boże. Sobie w końcu mleko owsiane, ale muszę tam to waniliowe najpierw skórzyć, którym jestem dość rozczarowana, chociaż myślę, że do maczy może to waniliowe nie będzie takie złe. Nie wiem. Na szczęście dzisiaj była też mięta z jabłkiem, bardzo lubię, a nie mogłam znaleźć ostatnio. A właśnie na przykład wczoraj mnie bolał brzuch po moich frykasach jedzeniowych. Zamówiłam sobie jakieś kurczaki na plaży. Takie ociekające w tłuszczu, były tak pyszne, a nie mogłam całą noc spać potem. Ja cię kręcę po prostu. Ja tak sobie myślę dziś, że ja chciałam jechać do tej drogerii, bo chciałam jechać do drogerii, bo szukałam rozrywki tak naprawdę. Bo jak tak teraz rano chcę zrobić swoją pielęgnację, no i owszem, nie mam mojego kremu, tak, ulubionego. Kurczę, felek, no ale mam inne. Mogę sobie na przykład użyć tego dziś. Też go lubię w sumie. Nie wiem, jakby, wiecie, zabrakło mi jednego produktu. Jednego. I stwierdziłam, że kurczę, lecę, muszę, natychmiast, bo końcówka pasty do zębów, końcówka, ja muszę, natychmiast, drogeria. I ja tak, chodząc w Krakowie do tych drogerii, to byłam w stanie tygodniowo tak rozwalać 120-150 zł. Serio, w sensie, nie hejtuj mnie, w sensie tak, naprawdę, jakieś maseczki do twarzy, nie wiem, jakieś fancy właśnie takie kosmetyki i tak dalej, bo sobie przetestuję, nowy krem pod oczy, huhu, 16, nie no, może wiesz, też nie chcę tam przesadzać, ale ze 120 zł naprawdę wydawałam, bo rzeczy, które ja kupuję są też dość drogie, bo tam zwracam uwagę na składy, chcę, żeby to było naturalne i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie myślę, Boże, przecież to było idiotyczne, przecież to było bez sensu. To i teraz właśnie tak mam, na przykład jak byłam wczoraj w tym sklepie spożywczym, masuję sobie rollerem do oczu właśnie takim zimnym rano, uwielbiam. Jak wczoraj byłam w tym sklepie spożywczym, to właśnie byłam już w tym momencie w sklepie spożywczym, w którym nie mogłam zrobić śniadania, bo nie miałam niczego, żeby zjeść śniadanie. W sensie nie mogłam następnego dnia, tego dnia dałam śniadanie jakby ostatnie z produktów, które miałam. I tak na maksa w ogóle od tego filmiku związanego z oszczędzaniem i inflacją, który opublikowałam jeszcze w Krakowie. Ej, tak zmieniło się moje podejście tak dobrze, pozytywnie. Jem rzeczy z zamrażarki. Moja zamrażarka jest jakby wiecznie pusta, bo zużyłam mrożonki, które kupiłam. Zjadam wszystkie, całe jedzenie na bieżąco. Naprawdę, dawno już nie miałam tak, żebym coś wyrzuciła. Po prostu robię mniejsze zakupy.
Jeżeli nie jestem pewna, czy zjem wszystko, to kupuję mniej i najwyżej dokupię tą jedną rzecz gdzieś po drodze. I kiedyś wydawałam na zakupy takie spożywcze, nie wiem, po 350 zł, a wczoraj wydałam 130. Well, jest to spora różnica, naprawdę super spora. No i nie mówię, bo czasem pewnie następne zakupy zrobię za 250 zł, bo to było takie, wiecie, trochę uzupełnienie, trochę miałam, już kupiłam jakieś kasze, ryże, makarony, miałam trochę tofu, które zostało wcześniej. No więc nie mówię, że już na zawsze będę się myśleć w takiej kwocie, to też jakby nie o to chodzi, tylko w ogóle chodzi bardziej o sam sposób myślenia, tak mi się wydaje, który się po prostu zmienia. I tak sobie myślę, kurczę, ten krem pod oczy to jeszcze właściwie to 1/3 opakowania, to po co ja w ogóle do tego sklepu chciałam jechać? Tutaj krem do twarzy, proszę, jeszcze jest cały czas, piękny, w ogóle naturalny, drogi, w ogóle wała wiła, wspaniały. Mogę go najpierw zużyć, a potem jak zużyję wszystko, co mam, to dopiero kupić rzeczy nowe. Tam w ogóle w pokoju jeszcze mam całe pudło kosmetyków, o których nie pamiętam, nie wiem, co tam jest. Są właśnie takie produkty, które zaczęłam i ich nigdy nie zużyłam. W Krakowie jeszcze mam produkty kosmetyczne, a przypominam, że ja już jestem po odgracaniu starych kosmetyków, że ja już odgraciłam wszystko, z czego nie użyłam, czego nie korzystam, nie użyłam. Więc ja, Gabrysia, mam absolutny zakaz wstępu do drogerii, dopóki realnie nie będę miała czego nałożyć na moją piękną twarz. Ja, Gabrysia, obiecuję sobie nie przewalać pieniędzy na kosmetyki, które są zbędne, ponieważ wiem, że mam ich nadmiar. Ja, Gabrysia, rozumiem, że potrzebuję teraz inwestować w płytki do łazienki, a nie w kosmetyki w drogerii. Taką poranną afirmację powinnam sobie puszczać rano. Stawaj! Every single day. Stawaj! So hold me tight. Obiad przyniesiony na plażę i zjedzony w namiocie, to jak dla mnie jest największy luksus, jaki może być. Nie żebym myślała sobie, że nigdy na przykład nie będę na Bali. Pewnie będę. Ale na dziś jest wspaniale, jest cudownie. Kocham polskie morze, naprawdę. To jest mój wybór. Oczywiście wyborem jest też to, że... muszę trochę więcej popracować, żeby kupić dom w Grecji. Taka jest prawda. Im starsza jestem, tym bardziej rozumiem, że największym luksusem, jaki możemy mieć, to jest po prostu czas. To jest zasób, który jest nieodnawialny. Dostajemy ten zasób tylko raz. Bo jakby nigdy powtórnie nie będziesz młoda. Chyba, że wierzymy w reinkarnację, ja tam nie wiem. Nie wiem, czy jest sens wracać z powrotem na tą planetę. Raczej myślę, że lepiej by było osiągnąć swój szczyt możliwości i iść dalej. Woda jest tak ciepła jak zupa. Jeżeli chcecie jechać nad Morze Bałtyckie, polecam zrobić to w drugiej połowie sierpnia bądź początkiem września. Wtedy pogoda jest najlepsza.